Nie wiem dokładnie, coś za jeden. Ale nie jesteś Oktawiem, ani nauczycielem plastyki. Wyjaśnij mi, co robisz w tej szkole. Reverte. Mówię do pana. Przepraszam, coś się stało? To katastrofa. Jaka? Prawdziwa hekatomba. Mój gabinet leży w gruzach. Wygląda jak pole bitwy. Wszystko porozrzucane. Podarte papiery. Nawet nasikali na podłogę. Rozpoznał pan rodzaj moczu? Nieważne. Kto dokonał tego barbarzyństwa? Jak to kto? Bez wątpienia wandale z Elite Way School. Piątoklasiści. Ma pan dowody? Nie. A po co? To anonimowa szajka. Działają w ukryciu, popełniają przestępstwa i przynoszą wstyd. Jako opiekun musi pan znaleźć sprawców tych ohydnych czynów. Jasne? Skończyłem lekcję na dziś. Nie obchodzi mnie to. Proszę przeprowadzić śledztwo. Od czego zacząć? Oczywiście, od Pardo. A od kogo? To nie ona. Przyniosła mi dodatkową pracę i była ze mną. Nieważne. Ma mi pan przynieść głowę winnego na srebrnej tacy, jasne? Na srebrnej tacy? Dokładnie. Milcz, ani słowa. Odbiło ci? Przeczytałam list. Jaki? Poznałam twój charakter pisma. Przyznaję się. Koniec zabawy. Co? Nie mieszaj się między Miguela i Mię, kłamczucho. Nie kłamie. Puszczaj. Wiem o tym od Sabriny. Co? Nie zauważyłaś, że mają się ku sobie? Jeśli Mia o tym usłyszy, zapomnij o karierze modelki, bo tak cię oszpecę, że nie znajdziesz żadnej pracy. Kapujesz? Nie boję się ciebie. A powinnaś, bo mam kumpli spod ciemnej gwiazdy, którzy chętnie wyświadczą mi przysługę. Jeśli nie wierzysz, spytaj Rocco. Czemu zatajasz przed Mią takie rzeczy? Nieważne. Powiedz jej. Nie rozumiesz? Mia o niczym się nie dowie. Plotka i tak się rozniesie. Módl się, żeby nie, bo zapłacisz mi za to. Jasne? Pokonaliśmy tych cwaniaczków. Słuchajcie uważnie. Śmieszy was to? Ten żart wobec przeciwnej drużyny był w złym guście i mógł się skończyć tragedią. Nie przyznajemy się. To nie my. Sauna się przegrzała. Sama z siebie? Tak. To się już zdarzało. Wszyscy wiemy, że maczaliście w tym palce. Ugotowaliśmy im jajka, żeby w nas nie rzucali. Co? Nie pleć. Spotykamy się wieczorem, by opracować strategię na następny mecz. Nie, tak. Dlaczego? Padamy z nóg. Daj nam odpocząć. Do zobaczenia po kolacji. Znowu to samo. Czekajcie. Co z laskami? Dziś nie będzie panienek.
Ale dlaczego? Nie wiem. Czasami bywa dziwny. Wybij go sobie z głowy. Luciana to kompletny idiota. Racja, ale mi go szkoda. Dlaczego? Nie żałuj go. Zostawił cię samą i odszedł. Tak, ale myślę, że odkrył coś niebezpiecznego i zastraszyli go, by milczał. Dlatego zniknął. Rozumiem go. Co miał zrobić? Jak to co? Zadzwonić do ciebie i zdać relację. Ludzie są różni. Dla bezdomnych to nie takie proste. Najgorsze, że dalej nic nie wiem. Dowiedziałaś się o Ricardzie Cisniedze. Co mi po nazwisku nieboszczyka? Wcale nie wiemy, czy zmarł. Owszem, nie bądź taka pewna. Jestem. Widziałaś zwłoki? Dowiedziałam się w więzieniu. Co z psem? W porządku. Gdzie go ukryłaś? Diego, ktoś spał w twoim łóżku. Co jest grane? Chłopaki przyszli. Nie. Co tu robi ten pies? Muszę zabrać Tano i wybawić mnie z kłopotów z Jackiem. Obsikał ci łóżko. Moje ulubione zdjęcie. Gdzie statuetka? Potem. Teraz zajmę się psem. Kto tam? Ja. Muszę z tobą porozmawiać. Albo z Luján. Ze mną? Dobrze, bo ja się spieszę. Ale pędzę. Ja też. O nie. Moja nagroda. Jedyna, jaką zdobyłeś w życiu. Może pies wlazł tu sam. Nie żartuję. To jego ślina. Diego, nie. Puszczajcie. To moja nagroda. Zabiję tego kundla. Na łóżku są siki. Opanuj się. Zostawcie mnie. Zaczekaj. Puszczajcie. To tylko małe zwierzątko. Błagam cię. Zatłukę jak psa. Ochłoń. Patrzę na ciebie. Uspokój się. Wolnego, Diegusiu. Nie na moje łóżko. Zabiję go. Idź sikać do Diego. Dokąd idziesz? Stój. Diego, nie. Puśćcie mnie.